Witajcie, Maćki z tej strony, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. W ostatnim odcinku, no trochę poszliśmy do przodu, ale niestety rozpoczęło się nam grindowanie. Nie powiem, to jest ta najmniej ciekawa rzecz w tej grze, żeby nagrywać coś, bo to jest po prostu, że teraz chodzę i zbieram sobie te rzeczy, a to nie jest tak, że chcę wam nagrywać po prostu to, jak coś zbieram, ale widzę, że trybik jest blisko nas. Pytanie jest, kto posiada tym razem trybik? Jakaś koza. Dobra. Dobra, ona... Czy to jest koziorożec? Byłoby śmieszne nazwać to koziorożcem. Ale zgaduję, że jeżeli będzie język polski, to tak nazwę. Tam easy jest. Powiem szczerze, w porównaniu do tego, co wcześniej walczyliśmy, to po prostu było easy. No. Jeżeli chodzi o inne rodzaje pocisków, które są możliwe w tej grze, to ja mówię, że no, czasem je odblokujemy, tylko że one też potrzebują materiałów, których nie posiadamy. I musimy teraz robić coś takiego, czyli strzelać do skał. Tak. Też trochę sobie pozbieram tego stali, ale w głównej mierze brakuje mi takich podstawowych typu kamień, drewno. I to jest najbardziej denerwujące. Chociaż te rzeczy akurat można zdobyć dosyć łatwo. Chaos is rising. Czyżby jakiś, nie wiem, noc jest, wtedy więcej chaosu jest? Chyba tak. Dobra. Ostatnio mnie zdradziliście, mali przyjaciele, więc no niestety musicie zginąć tym razem. Dobra, jest już noc, bo to widać. A my, wykorzystując sytuację... No, hej! Gin. No. One są naprawdę mocne, bo jak widzicie, ile damage'a mi zadają... zadają? O, hej. Chcę tutaj wejść. A, muszę zniszczyć te skały, dobra. To wygląda, nie powiem, dosyć niezachęcająco. Ale, jeżeli wykorzystamy nasze, że tak powiem, badania, ale myślę, że... Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, najpierw zeskanujmy, a później zaatakujmy, tylko że... Chcę trzymać się z tego jak najdalej, bo ja wiem, że to nas zaatakuje. O! Kurde. Dobra. Więc tak, bierzemy go. Okej. Okay. Jest naszym przydupasem i teraz przydupasie. Będziesz walczyć za nas. Przydupasie. Gdzie jesteś? Ej, mam animację, mi się zniszczyła. Okej, okay, weźmy pociąga. Tak naprawdę ten przydupas... Nie, przydupas! Au! Trochę tutaj rzeczy jest. Nie powiem. Więc może najpierw się zajmijmy pozostałymi rzeczami i... O, nie mamy amu. I wyszło z tego. Okej. Okay. Zajęliśmy się. Au! Wyszliśmy! Dobra, jeszcze jest... Mamy zbyt niski poziom, żeby się tym zająć, ale... Oni...
dzięki temu, że są na wysokim poziomie, no to... Au! To nam po prostu tutaj rozwalili. Kurde, przydupas tam umarł. Ja tam mam coś takiego, że zbudowałem sobie w międzyczasie stację do tam do budowy właśnie tych rzeczy, żeby tam mi szybciej, jeżeli chodzi o te pociski wychodziło. I tak się tego nie wykorzystamy. Bo niestety, ale nam się skończyły pociski. Zbyt dużo ich użyliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, to mamy ten pistolet. Ten jest lepszy, tylko że nie mamy do niego, że tak powiem, ammo. Możemy oczywiście tutaj sobie wybadać. Czekaj, gdzie mamy wybadane? Mamy wybadane, ale... mamy zbytnio ammo. Tutaj musimy arkanę użyć. Tego. Moglibyśmy użyć... Powder. Dlaczego nie możemy? A, bo już mamy. Homing on enemy. Root. Power, wow. Mamy już coś. Dobra. Tutaj pokazuje, że musimy mieć nieco więcej tego. No, w takim razie weźmiemy nasze rzeczy i porobimy sobie ammo. Więc tak, tutaj oczywiście podstawowe ammo, ponieważ dlaczego nie? A tutaj poróbmy w takim razie super ammo, ale nie będę aż tak bardzo zuchwały i będę tylko te setki szedł, ponieważ nie sądzę, żeby było aż tak... żeby był aż tak mocny. Tutaj też mamy kolejne, tylko że nie mamy craftingu. Tutaj są healing, ale healing nam się w ogóle nie przydaje, więc to jest po prostu na multi. Tylko że na razie nie ma multi, tylko jest co-op, ponieważ zbyt nie są aż tak bardzo optymalną grą na kilkanaście osób. Więc tak, tutaj wybraliśmy stoły, a tutaj wybadaliśmy sobie jakieś rzeczy, więc tak, po pierwsze Billycorn Scavenger wybadaliśmy, ale wybadaliśmy lepszego Scavengera, więc może to był jakiś po prostu wariant lepszy. Tutaj stoły też wybadaliśmy. Ok, więc na razie to wszystko, wydaje mi się. Chodzi o to, że tutaj mamy, o, tutaj musimy arkany sobie zbierać, więc jak mówiłem, będzie czasami nam potrzebne zbieranie tych arkany i widzę, że się już nam przydaje. Więc wezmę sobie to wszystko, co posiadam. 120. Wow, naprawdę zebrałem mega nic. I ulepszę sobie ten pocisk. Dosłownie potrzebuję ulepszenia tego pocisku, ponieważ naprawdę długo się to robi. Tutaj mam Charming Bullet 2, czyli że po prostu ulepszenie tego pocisku od razu. Tylko że musimy mieć chaos A, i którego nie mamy. A co to jest, to nawet nie wiem. No i też inne są badania. Po prostu musimy zbierać te książki. One się, jak mówię, no jak sami widzieliście, one się zbierają z czasem. To nie jest tak, że my musimy specjalnie coś niszczyć. Po prostu lepsi przeciwnicy dają to. Będziemy musieli jeszcze sobie skrzynkę ogarnąć. Zgaduję, że to przez to, że to jest podobne do Donsterwa, to będzie też segregowanie i w ogóle. Dobra, na razie nie przechodzimy, bo tam nie jest nam potrzebne. A, daliśmy to. Więc możemy. Wydaje mi się, że mogliśmy ulepszać go, że wtedy więcej czasu nam daje, ale widzimy, że jeszcze musimy zrobić o to. Tylko że dosłownie ani razu nie spotkaliśmy tego gościa. Co jest niepokojące. Ok. Nowa ekspedycja. O, i mamy mapę przy sobie. To jest dobry. To jest dobra mapa, nie powiem. Dobra mapa. Okej. Okay. Pytanie jest coś tutaj. Mamy Hildę, mamy tych. Mapa jest trochę widoczna, nie powiem. Tutaj mamy drugie. Mamy tutaj kolejną broń. Dobra, więc najpierw pójdźmy tam i ogarnijmy sobie. Tutaj mamy ulepszony chaos. Ulepszony chaos jest naprawdę, ale to naprawdę trudne, ale się nam opłaca go ogarnąć.
Wiecie co? Skanowanie. Póki jest w tej fazie. Bo za chwilę się zmieni. Okej. Okay. Skanowanie? Nie, zabiliśmy wszystko. Skanowanie? Au. Właśnie o to chodzi. Skanowanie zazwyczaj nie działa, jeżeli przeciwnicy są zbyt szybcy. A, że skanowaliśmy ich. Dobra. Tam trochę nam pomógł, dlatego że oni nie są w tej samej frakcji. Więc to zazwyczaj na tym pomógł. O, okej. Okay. I 3 minuty. Widzicie, jak się nam to opłaca? Dobra, w takim razie bierzemy go. Jej! Możemy go pogłaskać. Nice. O, i oni będą strzelać do tych rzeczy, co my też strzelamy, więc to też jest ważne. Ale powiem tak, potrzebni nam są. O, im schodzi ten efekt, bardzo powoli, ale schodzi. Dobra. Wiecie co? Ja bym wybawił. Wybawił. Okej. Au, oberwaliśmy. Dobra, chodź do nas. A nie. Będziesz szedł dookoła. Uuu, nie powiem, bardzo złym momencie się pojawiłeś. Au. No, te wieże są bardzo wkurzające, a mój sojusznik nie jest zbyt rozgarnięty. Okej, okay, muzyka się skończyła. Myślę, że to jest jeden z ewidentnych problemów tej gry, że muzyka się kończy czasami. Okej, okay, na razie mamy 5 minut walki, więc możemy to wykorzystać. O nie, mój sojusznik, który był o wiele potężniejszy ode mnie, ale... udało się wybawić tego gościa. Ej! A on ucieka, zapomniałem. Ej, już ty nic nie zrobisz. Aha. On ciągle ucieka. Teraz jeszcze ten go złapał. Jeszcze tutaj... Au. Dobra, nie ruszaj się. Dobra, nice. Dziękuję, mali przyjaciele. Tylko by się przydało, że... gdyby... ten... nas nie atakował. Byśmy trafiali w niego. Jej! Dobra, atakuj ich. A! One mnie atakują. O nie! Zniszczyły naszego. Dobra. Bo tutaj nam się udało, tylko że teraz nas atakują te małe. I ale drop. O, jeszcze ci. Nie powiem, wszyscy tutaj przyszli. Okej, okay, pół minuty. No te 5 minut, czy nie, 3 minuty, które zdobyliśmy, to naprawdę nam pomogło, nie powiem. I jeszcze zdobyliśmy tak dużo rzeczy. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy mapę. Kurde, ale tych dużo jest tych kotów. No nie są aż takie groźne, ale to się jej pojawiło. Okej, okay, tam są, ale czy nam się w ogóle opłaca tam pójść?
nie jest jakaś duża mapa, ale trochę nam to zajmie. Zajmie dużo tego, dobra, minutę to zajmie. Okej. Okay. Chcę najpierw się zeskanować. Tam chyba jeden zginął przez przypadek. Okej. Okay. Dobra, niech go efekty złapią. No jeden padł przez przypadek chyba. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Take all. Ale się obrobiliśmy na tym. O, tam też. Ej, tam jest jeden z tych dużych, dobra. To nie zajmuje tak długo czasu, a możemy się tym. Dobra, to nie jest jeden z tych dużych. Okej, okay, page. Nie. Okej. Okay. Zostań moim sojusznikiem. Dobra. Teraz odkupujemy tego. Au, dorwałem. Dobra. Nice. 3 minuty. Okej, okay, ale musimy najpierw się uleczyć. Więc... czy tutaj miałeś swoich jakichś przyjacielów? Nie. Dobra, słuchaj, gość. Jestem najlepszym przyjacielem świata. Zrozumiesz to w swoim czasie. Okej, okay, co tutaj mamy? O, mamy jednego z tych. Facet. Czy on już tam umarł? Dobra, ale... widzę, że się tam nieco udało. Nie! Dobra, mamy sojusznika. To jest najważniejsze. O, jest! Padł! Nie, jak mogłeś, mam gnoju jebany. Oj, użyłem przekleństwa. I nie będę mógł tego wyciąć. O nie. Nie będę pamiętać, żeby to wyciąć. Okej. Okay. Wow, no naprawdę się obłowiliśmy. Możemy nawet pójść na górę. Tylko najpierw to, co zrobimy, to... sobie wezmę tutaj do leczenia. Bo potrzebujemy po prostu się teraz mega, mega się uleczyć. Okej, okay, idziemy. Nie powiem szczerze, ta gra jest naprawdę wciągająca. Wy możecie takie widzieć, że o, no on tam gra. Ale naprawdę jest wciągająca. Tylko od razu mówię, ona jest droga. I cena jest odpowiednia do tego. Ja wam to mówię od razu. O, możemy... Musimy pić 5 tego. Dobra, widzę, że tutaj jest. Tutaj sporo. Rifle, o, to by się przydało naprawdę. Gościu, ty sprzedajesz to, to ja ci mówię tak. Life is Roblox. What? Ty, nie niszcz mi tego. A, dobra, one się dbają o to. Dobra. Jakby co te roboty, z tego co pamiętam lorowo, znaczy się z tego co wygląda, bo już tak lora to nie pamiętam, to one się właśnie zajmowały tym, bo wcześniej tutaj to była taka kraina magii w ogóle, no ale później chaos przyszedł i się wszystko zakończyło. Okej, okay, weźmiemy sobie te lepsze, potrzebujemy. Shotgun, no jest, zwalczymy czasami na krótką odległość, ale to dlatego, że oni chcą z nami walczyć na krótką odległość. Myślę, że sobie poskanujemy i to wszystko. No, drewna nie mam aż tak bardzo, więc to jest największa moja bolączka, ale to można sobie zebrać. Mówię, tutaj po prostu muszę sobie zrobić wyprawę po to, żeby zdobyć drewno. A możemy go zeskanować. No mówię wam, skany to naprawdę są okropne, bo one tak długo trwają, a przeciwnik, to nie jest tak, że przeciwnik jest bardzo słaby, on jest czasami mocny. Okej, okay, tutaj spieszmy. Drugi poziom, to znaczy, że lepszy powinien być loot.
Podoba mi się, jak stoimy. A! Chciałem to zeskanować, a ja to niszczę. Dobra. Dobra. I... jak to już zebraliśmy? To w ogóle to nie... A, bo zebraliśmy zły. Możemy oczywiście użyć tych dwóch. I to jest bardzo dobra technika. No i jeżeli chodzi o amunicję, no to trochę zużyliśmy jej. Nie powiem. Tak, tak, tak. Przyjemnie, przyjemnie, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Wszyscy Polacy to wielka rodzina, póki nie dochodzi do wyborów. A, taka smutna sytuacja. Bo u mnie w rodzinie to nie ma takiego, że głosujemy na jedną partię. Wszyscy to mamy swoje takie wybrane już partie. Nie powiem, no to jest po prostu po naszych poglądach. No ale niestety, ale taka smutna sytuacja była, że ja tam powiedziałem na jaką partię, no i się obraziła moja siostra, że zagłosowałem dlatego, że po prostu, że a jak można na nią zagłosować. No ja też mam, tak powiem, to nie jest coś takiego, że to są dwie partie, tylko no kilka partii, więc to nie jest tak, że aż tak bardzo się obrażam na innych, ale no, też żeby nie było coś takiego, że ja na kogoś naskakuję po prostu i to nie było coś takiego, że wiecie, że to jakaś zła partia, wiecie, bo takiej partii oczywiście nie ma, ale że czasami uważacie, że jakaś tam partia jest zła. Nie, po prostu każdy z nas ma inne poglądy i tyle. Okej, okay, tutaj zobaczmy w takim razie, co tutaj nam da. I dało nam trochę rzeczy. Tak, widzę, że czas się kończy. Dlatego też sobie to dokończę. O, będę strzelać teraz tymi pociskami. O, stakują się efekty, dobra. Ale nie mamy już miejsca w ekwipunku. Wow. Naprawdę się nam wszystko skończyło. Tam mamy chyba żelastwo. A nie, mamy to. Dobra, w takim razie biorę żelastwo. I... tutaj daję. A, widzę, że na niektóre... Ej, na niektóre rzeczy nie działają. To jest w sumie dobrze pomyślane. Dobra, jak będziemy mieć teraz te lepsze karabiny, to ewidentnie. Myślę, że rifle wykorzystam sobie na ten podstawowy. A pistolet to sobie wykorzystam na to... wiecie... sojusznikowe. Bo wydaje mi się, że tak to będzie lepsze. Ok, nie mamy tego. O! To nas podpaliło! O! Dobra. Ja tutaj to zbieram dlatego, że mi meble nie są potrzebne. Ja zapewne tamte też zbiorę. A mają dropy, więc... jak są dropy, to bardzo fajnie. Tutaj są jeszcze 5, to, ale to ma 100 poziomu, to znaczy, że wiecie, że... że w sumie mogę otworzyć drzwi i tyle tu. Okej, okay, co tutaj jest? O, mogłem wybierać sobie to. W postawce w sumie można było wybierać, ale widzę, że... mogę sobie iron, grass. O, grass sobie zrobię bardzo chętnie. To takie w sumie dla szpanu. Ale dzięki temu na przykład wood będzie lepszy niż kamień, bo dzięki temu będziemy mogli sobie nieco porobić tutaj. Dobra, szkoda, że wcześniej się nie zorientowałem, że tak można zrobić. Czy mamy tutaj przejście? Chyba nie. Dobra, szóstka. Wybieram sobie... teraz nie mogę. No to drewno wybiorę sobie. I tutaj to mamy. Dobra. Tak na razie to sobie zrobię po takie różne ścieżki, gdzie tam chodzę zazwyczaj. Oj, w ogóle mogę deconstruct zrobić. Więc na przykład... zróbmy sobie deconstruct tego. Wziąłem sobie i nie trafiłem. Ale dzięki temu możemy sobie zebrać dany materiał. Ej, to ma
Ej, to ma potencjał. A nie. Jednak nie. Znaczy się ma... Nie, ma potencjał, wow. I teraz rozumiem, co oznaczają te liczby na górze. Że to jest ile już mamy. Okej, więc możemy zrobić sobie, wziąć wszystko i popatrzeć, co możemy porobić. Więc tak, mamy research. Mamy dużo tych książek, ale nie mamy zbytnio tych. Więc pierwsze co, to bym sobie zobaczył, czy nie mogę sobie ulepszyć tej. Tak. Ja chcę maksimum tego i później sobie zrobimy to, gdy już będziemy mogli. Ale tak, to wykorzystamy na to. Tutaj też mamy torn. O, to jest... To wydaje się być dobry. Dobra. Tutaj możemy sobie przetopić, więc to nie jest jakieś mega ważne. Tutaj możemy sobie to zrobić. Myślę, że te podjąki są o wiele lepsze niż ogólnie rzecz biorąc. Możemy też speeda wziąć. O, speed też wydaje się fajną podjąką. Badanie tutaj. Mamy to, możemy fire research. Korzystamy z ognia często, więc myślę, że to się przydaje. Shocking bullet, no to może najpierw zobaczmy, czy możemy wybudować fire station. Tutaj wood, no to nie. A, brakuje nam drewna. A kończy nam się czas odcinkowy. Okej, w takim razie ja pójdę zrobić sobie jedną ekspozycję poza, bo jak sami widzicie, drewna nie ma. Poza, głównie mierzę po to, żeby drewno zdobyć. Mamy drewno. Tylko, że nie chciało nam wziąć. Dobra. Więc nie musimy zrobić ekspedycji. Coś w pewnym momencie po prostu zrozumiałem, że w sumie zapewne mamy to. Okej, więc tutaj też roślinność. Roślinność jest trudna do zdobycia, nie powiem, bo to musimy strzelać w krzaki, a nikomu się nie chce strzelać w krzaki. Okej. Tutaj wszystko już zdobyliśmy, co chcieliśmy. Ale... możemy to zmienić. Bo zrobiliśmy sobie to, a w sumie nie chciałem tego. Okej, w takim razie wrzućmy te pistolety. Później porobimy jeszcze skrzynki, ale to poza nagrywkami. To jest... Teraz korzystamy często z tego. Shotguna w ogóle nigdy nie korzystaliśmy zbytnio. Z tego będziemy też korzystać. I to tak zróbmy. Więc tak. To jest nasz pocisk Charming. Ale nie mamy go. Dobra, jak mówiłem, pójdę i sobie tam porobię te wszystkie. A tutaj... 60? Tak, 60. A, jest tylko 180. Zgaduję, że to jest dosyć potężna broń. Dobra, w takim razie kończę. Tutaj jeszcze wrzucę. Kolejny achievement, że 10, już 10 trybików wrzuciliśmy. Dobra. W takim razie, jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcja. Był z wami Tragol, wy Wizard of the Gun. No to cześć.